Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Road to Crash Team Racing Nitro Fueled. Z tej strony oczywiście pomidorowy.pl, a.k.a. Michał i witam ponownie. No dobra, to co, bez zbędnego przedłużenia, bo pewnie jesteście ciekawi, co my robimy sobie w Citadel City, bo skoro poprzedni odcinek skończyłem na Insanity Beach, to powinienem się tam pojawić. Otóż stwierdziłem w sumie, że zrobimy sobie taką odwrotność, jeżeli chodzi o Let's Play. W sensie, zamiast zaczynać tam od Insanity Beach, tak jak standardowo od pierwszego do ostatniego świata, to zaczniemy sobie od ostatniego do pierwszego świata, żeby było jeszcze bliżej Gemstone Valley. Dobra, tak więc to co, bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy w dzisiejszej sesji nagraniowej CBR Challenge i dzisiaj się tylko na tym skupimy, ponieważ następna sesja już prawdopodobnie będzie ostatnią, z początkiem prawdopodobnie w postprodukcji, gdzie będziemy sobie robili montaż wszystkich klejnotowych challenge'y. Ale o tym to jeszcze zadecyduję w przyszłym odcinku, a raczej w przyszłej sesji. Więc bez zbędnego przedłużania jedziemy do najbliższego poziomu, którym jest Hot Air Skyway. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy to. Najśo jagana. Kursu no aczkoci niwa C, B, R no 3 moji ga chirabatte oru. Kore wo zenbu atsumete さらに一着でゴールすると CBR メダルがもらえるのじゃ。余裕があったら探してみ。No i standardowo oczywiście tam Akuaku powiedział swoje parę groszy odnośnie CBR Challenge, więc na czym polega ten CBR Challenge? W ogóle nagrywa się mikrofon? Tak, nagrywa się, kurde. Ja miałem przez chwilę jakąś taką schizę, żeby się nie nagrywało, ale bym się striggerował. Dobra, więc Akuaku między innymi nam wytłumaczył, że to polega na tym, że musimy po prostu zbierać literki, które są tam na trasie, wiecie, porozstawiane. I my jak najbardziej wykonamy to zadanie. I powiem, przyznam szczerze, zacząłem od kompletnej petardy, no bo nie będę ukrywał, ale ten poziom, no, jako pierwszy poziom do CBR Challenge, no nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, no ale skoro tak wybrałem, to niech tak będzie. Na razie idzie mi dobrze, bo C i R już mamy. Ogólnie powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o końcówkę jakby tego naszego Road to CTR, no to nie powiem, że nie, ale jestem z siebie zadowolony, że bardzo mi się przyjemnie komentuje ten let's play. No, tą serię mi się bardzo przyjemnie komentuje, bo tak mogę sobie na luzie podejść. Nie muszę tutaj wyjeżdżać nie wiadomo z jakimi ciekawostkami, bo te ciekawostki takie najważniejsze zostałem sobie na Let's Play z Nitro Fuelda. Wow, kurde, a co to było za ten przycinka? Halo, halo, tak nie powinno być. Co to się dzieje? Proszę państwa. W ogóle kiedyś mi się udało, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale wyleciałem, kurde, wiecie, przeskoczyłem tą barierkę i mi się udało tam gdzieś pojechać kiedyś, ale to jak miałem cheat oczywiście na nieskończoność Akuaku. Oczywiście wszystko było testowane, bo chciałem sprawdzić jak ten cheat się prezentuje. No i teraz pewnie wszyscy pomyślą, że jestem jakiś cheater czy coś, kurde. Wy, skurczysyny, co? Ej, to nie fair było. Ale to już fair było. Powiem szczerze, że wciąż jestem zdumiony jedną rzeczą. Jak miksturki, o właśnie ta miksturka, którą puściłem przed chwilą, jak ona jest w stanie przeniknąć przez obiekt. To jest naprawdę, jestem zdumiony, że Naughty Dog nie zaprogramowało tego w jakiś sposób. Wiecie, nie chcę tutaj dochodzić do tego, że Naughty Dog ma robić jakąś super uber realistyczną gierkę. Ale no, jakieś tam, powiedzmy, standardy powinny być. Nie wiem, czy wy też tak uważacie. Napiszcie zresztą w komentarzach, co o tym sądzicie. Jakie standardy powinny być? Kurde, co ten Polar taki? Śmiech. Śmiechy, chichy, kurde, Polar. Widzę, że ty masz dobry humor. Taki zawsze uśmiechnięty jesteś. No.
No jo. Lepiej być nie mogło. Proszę Państwa, udało się i maksymalny turbo boost to 35. No i proszę bardzo, CBR, zdobyty żetonik. I po tym jednym komunikacie Aku już nam daje spokój do końca gry, bo za każdym razem, kiedy będziemy wjeżdżali, nie, to nie będzie tak, że ho ho ho, tutaj Aku będzie nam za każdym razem mówił, że o, CBR, challenge i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy. Dobra, tutaj mamy odpalony portal, w sensie odpalony warppod. Więc teraz lecimy na Oxide Station. Fioletowymi zajmiemy się później, bo to są takie, wiecie, tęczowe, że tak powiem. Zresztą na minimapce mogliście zobaczyć, że to są tęczowe kropki. W sensie, że ta kropka, ona tak miga na wszelkie kolory. Chyba wiecie, o co mi chodzi, a jak nie, no to trudno. Nie wiem, jak mam to inaczej wytłumaczyć. Oxide Station, z tego co wiem, też jest w miarę łatwym poziomem, jeżeli chodzi o literki CBR. I tak specjalnie mówi CBR, a nie CTR, dlatego że wersja japońska nie ma czegoś takiego jak CBR Challenge. Znaczy CTR Challenge, bo ma CBR Challenge, bo w Japonii ta gra nazywa się Crash Bandicoot Racing, a nie Crash Team Racing. To tak samo jak Spyro w Japonii się nazywa nie Spyro, tylko Ripto, nie? I mi się tak do teraz zastanawiam, czy Ripto, w sensie Spyro w Japonii, to się wzięło po prostu imię dla antagonisty potem? Chociaż nie, no bo wersja japońska wyszła później Spyro niż wersja amerykańska, europejska. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale muzyka, kurde, z Oxide Station to jest po prostu kozak, nie? Ciekaw jestem, jak będzie remiksowana wersja Oxide Station brzmiała. Tak, wiecie, w sensie zremiksowana, no, zremasterowana, jeżeli chodzi o tego, o Nitro Fuelda. To pewnie Dingodile był, albo Cortex. Cortex w ogóle ma dziwny wyraz twarzy w wersji japońskiej. Taki jakby, nie wiem, jakby miał sraczkę co najmniej. Albo zatwardzenie. Patrzcie, jak se skróciłem. Bezproblemowo. Kurde, Cortex zaciekle walczy o to trzecie miejsce. Chyba chce być koniecznie na podium. Mam nadzieję, że ktoś mu tam nie umożliwi tego, bo serio, jak ktoś mu umożliwi bycie na podium, to dosłownie jest walonym, kurde, ogórkiem kiszonym. Nie konserwowym, bo wiecie, konserwowy to w przeciwieństwie do kiszonego to, pomimo że ja lubię bardzo kiszone i wolę kiszone od konserwowych, ale kiszony to jest po prostu taki, kurde, no cienki generalnie. Niech Pura zawalczy sobie o podium, to będzie wtedy fajne. W ogóle mam wrażenie, że Naughty Dog w ogóle wycięło podium dla CTR-ów, bo jak wiecie i jak widzicie, w tej gierce nie ma czegoś takiego, że jak zdobędziecie, kurde, pieprzony lak. W tej gierce nie ma czegoś takiego jak na przykład podium, jeżeli chodzi o CTR Challenge albo CBR Challenge. No ogólnie, jeżeli chodzi o żetony. Bo jak zauważyliście, przy trofkach, przy reliktach, przy kluczach są podia, że jest taka scenka, gdzie tutaj jedna z prezenterek wręcza nam klucz, puchar, relikt, czy też... No, klucz, puchar, relikt, czy też gem. Ale żetonów rzekomo nie ma. I zastanawiam się dlaczego. Czy to dlatego, że oni zapomnieli tego zrobić, czy oni celowo tego nie zrobili? Kurde, to jest temat rzeka dosłownie. Dobra, tu już nam został relikt. W tym warp podzie został nam CBR, ale tym się zajmiemy później. No i co? Zostały nam tutaj dwa poziomy i będziemy mogli się przejść do Glacier Park. Tu mamy Engine Labs oraz Cortex Castle. No i chyba wjedziemy do Cortex Castle. Tak swoją drogą, na tych witrażach, co widzicie teraz, w Nitro Fueldzie są zdjęcia Cortexa, tam z różnych jego chyba przygód, bo było zdjęcie chociażby Coco Cortexa, czyli wiecie, Cortexa, który był w stroju Coco.
Dalej nie pamiętam, co tam był, jaki Cortex, czy to był, nie wiem, może Retro Cortex jakiś tam był. Szczerze nie pamiętam już. Wiem, że to jak omawiałem tego, poziomy z, raczej gameplaye z tych wszystkich tras. Cholera jasna, kurde. Mam nadzieję, że nie było słuchać tego tam wózka, jak się dzieciaki bawiły. Mam nadzieję, że mój mikrofon nie jest aż tak czuły. Dobra, Crash pal gumę. Ja tu chcę być pierwszy. Ty tam możesz sobie jedynie prostować łupasy na drzewach. Dzięki za uwagę, frajerze. Na razie, trzymaj się, cześć, czapka. Aha, fajnie. Bye bye. Wow. Ty, a czy mi się wydaje, czy oni w ogóle tutaj... What? Czekaj chwilę. Ja mam takie wrażenie, że jak grałem w normalnego Crasha Team Racing, to literka T w tym wypadku była po lewej stronie, a literka B jest po prawej stronie. What the hell? O co tu chodzi? Czy ktoś mi może to w ogóle wyjaśnić? Bo ja nie za bardzo kumam, o co tutaj chodzi. Mi się tak wydaje, przynajmniej, że w oryginalnym CTR-ze, w sensie europejsko-amerykańskim, to było to po lewej, a nie po prawej stronie. What? Aż 3 razy what, musiałem powiedzieć, nie? Bo ja dosłownie, kurde, zgłupiałem teraz. Jeżeli ktoś w tym momencie gra w CTR-a albo, nie wiem, jest w trakcie przechodzenia i doszedł do CTR Challenge, niech mi ktoś powie, czy literka T była normalnie po prawej stronie, bo ja zawsze... Miałem wrażenie, że jest po lewej. A B w jakimś dziwnym wypadku jest po prawej. Bardzo dziwna sprawa. Bardzo, bardzo, bardzo dziwna. Dobra. Nawet jesteśmy daleko. Nie powiem, że nie. To już jest jakiś sukces. W ogóle za chyba nie, o 18 to będzie teraz w tym wypadku za chyba 2,5 godziny? Nie. Już nawet chyba 1,5 godziny będzie ten. Będzie 4. odcinek z CTR-a, Road to CTR Nitro Fueled. Tak więc wiecie, nagrywał to tego samego dnia, kiedy będzie 4. odcinek. Mam nadzieję, że wy ten odcinek, co teraz będziecie widzieli, dostaniecie o 9 rano. Dobra, mamy zielony żetonik, bardzo fajnie, cieszę się również z tego powodu. Łapeczka w górę dla Crasha, tfu, dla Polara, nie dla Crasha. Nie dla Crasha kiełbasa. No i dobra. Został nam jeszcze Engine Labs. No i wiadomo, tam jeszcze... No, purpurowe jeszcze warp pody nam zostały, ale nimi się później zajmiemy. Ale kurde, jak mi się cholernie ostatnio język plącze. Muszę się na jakieś, kurde, zajęcie zapisać logopetyczne, żeby sobie, kurde, wymowę poprawić, bo ja ostatnio mam jakoś... Coś mi się język plączy, nie wiem czemu. O kurde. Ty, zamyśliłem się i literkę C pominąłem. Ja pierniczę, najgorzej. Ale szybko jestem, dobra. Dawaj. Ale speed. Dawajcie, robimy teraz ten bardzo szybki challenge, bardzo prosty challenge, czyli jak największą ilość power boostów na trasie. Challenge accepted. Znowu literki C zapomniałem, ja pierniczę. Dobra, pamiętaj, że na 3. okrążeniu jest literka C, o której zapomniałeś, ty kurde lemingu jeden. Nie możesz ludzi zawieść, bo jak ludzi zawiedziesz, to już będzie, kurde, po ptakach.
ale powiem szczerze, ten Polar, kurde, w wersji japońskiej wydaje mi się, że on jest szybszy. Mi się wydaje, że on jest szybszy niż w wersji amerykańsko-europejskiej. A wam też się tak wydaje, czy to może przez pryzmat power slide'ów? Bo szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, mamy stówkę. 105. Dobra, pyk, pyk. Teraz pamiętaj, że literka C. Pamiętaj, że literka C. Pamiętaj, że literka C. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie! Dobra, jest. Ale kurde, straciłem... Jezus Maria. Nienawidzę, dosłownie nienawidzę tych CTR-ów challenge czasami. Przez takie sytuacje właśnie. Ja pierniczę, ale byłbym blisko. Serio. Dlaczego tak? Dlaczego gra jest dla mnie taka wredna? No weź, kurde. Wow. Dawaj. Wow, czemu w ogóle Polara na lewą stronę zarzuciło? Dobra. 114 to jest nasz rekord power boostów w tym poziomie, jeżeli chodzi o CBR Challenge. No, nie powiem, że nie. Jakoś taki wynik jest. Dobra. To tutaj mamy już to, że tak powiem, sobie zaliczone, więc możemy sobie stąd jechać. I co? Lecimy teraz sobie na Glacier Park. I jedziemy na najbliższy poziom, czyli na Polar Pass. Dosłownie Polar Pass. Tak w ogóle zauważyłem i wyczytałem z tego odnośnie Nitro Fuelda, że nie ma tych prezenterek. Tam wiecie, prezenterek, trofek i tak dalej w ogóle w Nitro Fueldzie, coś co jest dla mnie takie... What? Dlaczego ich nie ma? Nie wiem, czy może zapomnieli ich dodać, albo po prostu specjalnie ich nie dodają. Może inspirują się bardzo tym Crashem Nitro Kartem, że w Nitro Karcie też nie było tych prezenterek. I don't know, moi drodzy, I don't know. I kurde, mam coś na końcu języka, o czym chciałem wspomnieć. Kurde. I powiem wam szczerze, zapomniałem. Nie wiem, ja mam chyba jakąś sklerozę. Dosłownie zapomniałem. Chciałem coś o czymś porozmawiać, ale... Wyleciało mi to z głowy. Chyba chciałem wam powiedzieć o tym, że mam ochotę sobie za jakiś czas podłączyć moją PS1 i wczuć się trochę w klimat CTR-a i se zagrać, kurde, jak za starych dobrych czasów na starym telewizorku na PlayStation 1. Kurde, to były bombowe czasy, jak ja se teraz o tym pomyślę. Nie to, żebym mówił, że granie na emulatorach czy nagrywanie z emulatorów jest złe, bo swoją drogą jest bardzo spoko, jak nie ma się konsoli, tudzież po prostu nie ma... No, nie ma konsoli, no. Pójdźmy już tym tokiem, żeby nie zmyślać. No, ja uważam szczerze, że... No... Emulator czasem i potrafi zastąpić taką konsolę, na przykład takiego Dreamcasta, jak grałem sobie w Frogera 2 na przykład, Swampy's Revenge albo Kaczora Donalda. To troszeczkę zastąpił takiego prawdziwego Dreamcasta, chociaż nie powiem, że nie, fajnie byłoby mieć taką konsolę, najlepiej kurde to wszystkie jakie są tylko możliwe, tylko taki jest problem, że te konsole to są dosyć drogie i fortunę kosztują. No nie wiem ile Dreamcast w Polsce kosztuje, ale tani z tego co wiem też nie jest. Poza tym, niektóre gry są w ogóle ciężko dostępne w Polsce. A jak są, to już po prostu za taką cenę, że to jest szok. Team Buddies jest dokładnym tego przykładem, jak za granicą ileś tam kosztuje, nie pamiętam ile to było, ale w przeliczeniu na polskie gra jest tak unikatowa, że kosztuje nawet chyba do 2 koła, coś takiego. Albo do 1500. Nie wiem, coś takiego w każdym razie. I tak to jest możliwe, bo jak jest jakaś gra, która jest unikatowa i ciężko dostępna, to tak się potem dzieje. Nic na to się niestety nie poradzi. Jak to dobrze, że mamy już maj i że jest ciepło, bo tak patrzę sobie na ten poziom, kurde, i mówię sobie, cholera jasna, nie chciałbym być na miejscu tych postaci. A właśnie, przypomniałem sobie o jeszcze jednej rzeczy, o której chciałem wspomnieć. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale w CTR-ze
Tak ogólnie to jest dostępne. Nie wiem, czy to jest po odblokowaniu tych gemcapów, czy po czym to się w ogóle odblokuje, czy to trzeba kodami odblokować. Ale są dodatkowe battle arenki, które się niestety niektóre tematycznie by zgadzały z światami w Adventure Mode. Jest taka jedna trasa, ona się bodajże nazywała... Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, ale prawdopodobnie pojawi się teraz tutaj nazwa tej trasy. I ona była w takim stylu bardzo zimowym, gdzie było iglo i tak dalej. I uważam szczerze, że tutaj Naughty Dog mogło nie dodać tej trasy do Adventure Mode, bo nie wiem właściwie czemu, bo zupełnie jest inna trasa, ona w ogóle nawet nie jest tematycznie do tego, co mamy tutaj. Bo uważam, że ta trasa z Battle Mode, ta wiecie, gdzie jest iglo i tak dalej, bardzo by pasowała tutaj tematycznie. Bo wiecie, jest tutaj zima i tak dalej, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra. Jedziemy teraz na drugi poziom, czyli Tiny Arena. Drugi poziom w sensie w Glacier Park, bo to już nie będzie drugi poziom, który robimy, bo to już któryś poziom z rzędu robimy teraz. I tyle w temacie. Jedziemy sobie w Tiny Arena. Tutaj lokacja CBR Challenge też jest taka, w sumie taka niemrawa, że tak powiem. W ogóle kolejna taka ciekawostka dla osób, co nie wiedziały, ta muzyka jeszcze się pojawi w dwóch innych poziomach. Ale te poziomy będziemy robili prawdopodobnie już w ostatniej sesji, czyli prawdopodobnie następnej sesji nagraniowej. Wow! Ty, oberwałem, ale dalej mam tam. What? O co tu chodzi? Ktoś mnie tu trafić nie może. Pewnie to był crash. Wow, co to było? Siup! Dobra, mamy to. Dobra, dawaj to B, dawaj, kurde, przeskoczyłem. To Cortex był, bo Cortex jest drugi, bo raczej to na pewno nie była pura, a tym bardziej nie Dingodile. Bo Cortex ma w japońskiej wersji taki, powiedzmy, lekko poważniejszy głos. Bo to jest, wiecie, Krasnal, nie? Cortex to jest Krasnal i do niego pasuje bardzo taki frajerski głosik. Dobra, dobra, już nie będę się tak śmiał z niego. Ale oberwał, kurde. Sorki, że też tak nic nie mówię, bo też chcę, żebyście sobie trochę posłuchali tej muzyki, która leci. To jest raz, a dwa, że po prostu trochę się zastanawiam nad tym, czy, co ja jeszcze mogę tutaj poruszyć, bo mam parę kwestii, które chciałem poruszyć, ale wyleciały mi z głowy i uwierzcie mi, bardzo głupio się z tym czuję. Naprawdę bardzo głupio się z tym czuję. Ale w końcu moje zadanie zostało wykonane. Pokazałem wam w całości Glacier Park, a nie to tak jak było za moich początków, gdzie nadałem odcinek pod nazwą Cisza i po prostu był tylko gameplay. I to było nie fair, co wtedy zrobiłem, wiem. O, i mamy literkę B, super. Wiedziałem, że my na trzecim okrążeniu damy radę ją zdobyć, więc biegniemy teraz po nasze zwycięstwo i żebyśmy mieli żółty żetonik. W zasadzie to będzie już nasz trzeci żetonik, bo jak pamiętacie, żółte żetony CBR i CTR, zależy od wersji, pojawiły się dopiero od drugiego świata, który jest z The Lost Ruins. No. Więc... No, zaraz mamy żółte tokeny zakończone. W zasadzie to w Glacier Park również zaliczymy ostatni czerwony token, bo pierwsze dwa czerwone tokeny są w Insanity Beach. Jeden jest w The Lost Ruins, bo to jest Papu's Pyramid. A trzeci... Nie, czwarty to jest w Glacier Park. W Glacier Park, kurde. Jezus Maria, weź w końcu idź do tego logopedy, Michał. Bo siarę robisz tylko na Let's Playu.
siare, kurde, siara.pl, albo jak to kiedyś, no w sumie nie kiedyś, bo jak dobrze wiecie, ja ogólnie sobie tak jakby zaocznie się uczę, tak dodatkowo poszedłem na kierunek informatyka, bo tak jakoś stwierdziłem sobie, że czemu nie, szkoła dla dorosłych, cosinus i tak dalej. Co się okazało? Ostatnio ze znajomymi odkryliśmy taką rzecz, znaczy oni to odkryli, ja mam z tego niesamowitą bekę. Odkryli taką stronkę jak odloty.pl. Od razu mówię, do wszystkich, którzy będą chcieli odkryć tą stronkę, nie wchodźcie na to. Naprawdę, zajmijcie się czymś pożytecznym, nie wiem, pograjcie sobie w jakąś gierkę, nie wiem, poglądajcie sobie jakieś poważne filmiki w internecie, ale na odloty.pl nie radzę wchodzić, nie? Nie radzę po prostu wchodzić, bo to jest po prostu coś, po czym wasz świat zmieni po prostu się o 360 stopni. Ale wiem z tego niesamowitą bekę. No, widzicie, niby dorośli, a dalej mają ten... Dalej mają, że tak powiem, troszeczkę podejście jak dzieciaki. Ale kurde, kto powiedział, że w życiu dorosłego trzeba być, kurde, mega fest poważnym biznesmenem, kurde, jak co po niektórzy. No sorry, ja jestem co prawda osobą dorosłą też już, no bo mam 22 lata na osi, że tak powiem. Mam, że tak powiem, rocznikowo 22 lata, oficjalnie 21, ale rocznikowo 22. I co, ja mam teraz być nagle poważny, kurde? Że taki, o Jezu, mega fest poważny, w ogóle, wiecie, drewno, deska i tak dalej. No sorry, bardzo, wolę zarażać ludzi pozytywną energią, a nie być smutasem, który, nie wiem, w zasadzie narzeka, bo żyje, czy coś w ten deseń. I to było bez sensu, ponieważ zmarnowałem sobie moc. Ale mówię, pod żadnym pozorem nie włazić na stronę odloty.pl. Jeżeli się daje, że któryś z was wszedł i zostaje mi komentarz obwiniający mnie za to, że o tym powiedziałem, to osobiście tą osobę spotkam i kurde zrobię jej krzywdę, że tak powiem, na dywanie. W sensie temu dywanowi zrobię krzywdę. Albo jakby to powiedział koleś z kanału Borbop TV, w sensie albo Borbop, albo Karmel, nasram na dywan takiej osobie. Dosłownie, jak taki kundel, nie? Jak taki piesek. Nie no, nie mów kundel, piesek się mówi, kurde, na psy, a nie kundel, no. Nie jestem jakiś wiochmen, żeby mówić na psy kundel.